Cześć. Masz trochę wolnych środków? Coś tam słyszałeś o Forex i kryptowalutach? Więc myślisz sobie, a spróbuję, co mi tam. I słusznie, przecież do odważnych świat należy. Lecz wygrywają ci, co nie tylko nie boją się wyzwań, ale także podchodzą do nich z rozwagą. Poznaj podstawowe niebezpieczeństwa dla początkujących traderów i dowiedz się, jak się przed nimi chronić. A więc pierwszy z nich to gra na tak zwanego żywca. Jednym z największych niebezpieczeństw dla nowych traderów jest gra na żywo, od razu po zarejestrowaniu pierwszej wpłaty. Bez wcześniejszej nauki na koncie demo nie ma się co zabierać za poważną grę. Dlaczego? Taki trader nie ma podstawowej wiedzy o funkcjonalnościach platformy transakcyjnej i najważniejszych zasadach handlu. Nie wie, jak ustawiać stop loss i take profit. Prawdopodobnie także nigdy nie słyszał o trailing stopach, czyli stopach kroczących, gdzie przykładowo ustawiasz 10 pipsów i za każdym razem, jak pozycja zyskuje, Twój stop loss przesuwa się. Kolejna rzecz, która może być czarną magią dla początkującego, to ustawienia wykresów. Nie wspominając już o dźwigni finansowej. W końcu niby banał, a jednak kluczowy. Jak otwierać i zamykać pozycje? Tak? Czy na przykład da się zamykać wszystkie pozycje naraz? Albo czy można to robić z aplikacji mobilnej? Bez wcześniejszego przetestowania wszystkich możliwości Forex i podstawowej wiedzy o rynku, łatwo jest się zagubić. Jak sobie z tym radzić? Najprostsze rozwiązania często są najlepsze. Instalacja platformy i gra na demo pozwoli zapoznać się ze wszystkimi możliwościami, nauczy analizowania wykresów, zajmowania pozycji i odpowiedniego zarządzania. Z takim wachlarzem umiejętności będzie Ci dużo łatwiej osiągnąć cel. Jeśli taka gra nie na poważnie Cię nie kręci, to zacznij grać na rachunku rzeczywistym, ale bardzo minimalną kwotą, na przykład 1 centną lota, tak? Na własnej skórze przekonasz się, jak funkcjonuje rynek. Doświadczysz zmienności. Trochę być może stracisz. Może trochę szybko zyskasz. Poznasz swoje reakcje. I to wszystko przy bardzo niewielkim ryzyku. Warto również posiadać jakąś strategię. Jeżeli takiej nie posiadasz, to zapraszam Cię do kontaktu. Dowiesz się, z jakiej ja strategii z powodzeniem korzystam na rynku Forex oraz kryptowalut. A już jutro, w kolejnym nagraniu, powiem Wam, jakie kolejne niebezpieczeństwo czyha na początkującego tradera. Zatem zapraszam Cię już dziś do obejrzenia kolejnego materiału i polubienia mojej strony. Subskrybuj także mój kanał na YouTube, aby nic nowego Cię już nie ominęło. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Cześć!